Okej, mistrzu, powiedz mi, jaki jest plan? No, statki na kop, walki na kopie. Walki na kopie. Tak. Proste, nie? No, stosunkowo. Mi się wydaje, że bardzo fajny pomysł w teorii. W teorii. Znowu, że jak nie wiadomo, jak to wyjdzie. Tyle, rozpędzamy się. Tu są Aha, oczywiście już walkę, zasady, tu jest. dosłownie walkę na kopie. Rozumiem. Tak. Co ty myślałeś? Ej, to jest dobre. Czekaj. Ale to musimy wycofać sobie te bimy, bo tak to nie trafimy. Co dać? Te bikony. Jakie ikony? Bikony. No te Nie światła, bo rozumiem. inaczej nie trafimy. Dlatego zrobimy też miejsce do walki. Ej, to jest w sumie genialne. Tak, to może mieć potencjał, nie? Jeśli nie wyskoczą jakieś dziwne bugi, o których jeszcze nie wiemy, itd., itp. Ale wstępnie mi się wydaje, że pomysł jest sweet. Rozpędzamy się. Aha, kokpity nie mogą być ekranowane. Przód kokpitu nie może być zasłonięty. To jest taka zasada. No i tyle. Czy w sumie można by jakoś. Najlepiej byłoby zrobić te statki jakoś symetrycznie, ale na razie odkryjemy te bugi. Czyli wiadomo, że każdy ma taki sam w sumie. Jakiś model statku na kopie i tyle, i się Czekaj, mam chyba napadać. jakiegoś laga. Czyli powiedz mi tak, no mam laga. Masz laga. No. Czyli co, kopia jak grubości 1, rozumiem. Czekaj, ja może się przeniosę. Zostajemy w tym śmietnisku patologicznym. Nie no, wiesz co, ja mam laga. W sumie nie wiem czemu. Zostajemy! Niezabawnie. Tu jest dużo. Boże, tam widzę, że jakieś śmieci kręcą w kosmosie, Matko Boska. Czekaj. Jezu. My tu zrobiliśmy niezły rozpierdziel, wiesz o tym. Więc to niemożliwe, Naprawdę nie że. gadaj. Co? Co mówiłeś? Sorry? Mówię, no nie twierdzę, że nie, jasne, no jest tu syf. Tylko Zresztą jest ciekawe, dlaczego się zrobił. dużo rzeczy, które mogą sprawić, że będzie lag, no więc. Trochę nie dziwota, no ale okej. Dobra, niszczę czerwone statki, one dużo na pewno lagują. Jeszcze raz, niszczysz czerwone statki, po Tak. co? Bo lagują na pewno. Będzie dużo śmieci przez to. I Nie dużo więcej rozliczyłem w lagu. sensie normalnie. Aha. No jest co, lag jest pod wstrojeniem twojego internetu albo kompa, ciężko powiedzieć. Ale to może być też wina tego, że po prostu wiesz, no tu jest dużo elementów w tej sieci pseudo. Możliwe. Aha, żyroskopy się jeszcze przydadzą. Czy kopie to jest. My to jest trochę głupie. Lepiej by jakby się tak po prostu układały na jakieś łapy czy coś, ale to dobra. Już podjęliśmy decyzję o kopiach, to niech będzie. Już too late. Już tak, już stało się, no dobra. A kosmiczne kopie, no niech będzie. Zaraz. Coś tu mam. Te silniki mam krzywo. Chociaż. Nie, nie są krzywo. Dobrze były. Ja robię coś, nie wiem, taką dziwną kopię. Niekopiewatą kopię. Podejrzewam, że tutaj wygra ten, kto miał dłuższą kopię, czyli na razie jest podstawowy błąd, że po prostu wygra jedna osoba, która zrobi statek z dłuższą kopią. No tyle. Nie ma na razie. Nie ma się na logikę, widzę, że to jest. Na tym polegać będzie zwycięstwo. No ale tak, będzie można ją ukruszyć na przykład. No? I O co Boże. wtedy? No i zobaczymy, tak czy siak. No. Nic, kolejna będzie patologia, tyle. Wojna patologii. No, mam zdecydowanie lagę. Dobra. A jest to twoje. Tylko nie rzuć teraz tego nie zniszczyć za wcześnie. O O Boże, Boże. leci! Leci! O Boże. Ja idę stworzę tę ubitą ziemię. Tak Ubitą się ziemię. będzie nazywała ta stacja. Ubita ziemia. Tak, O nowa Boże. stacja kosmiczna. Będzie zielona jak trawa. Żeby było łatwiej nam się tam ponamierzać. Boże święty. Będzie ciekawie.
No, na razie jest ciekawie, w tym będzie znowu jakiś fail, to będzie pojedynek na minusy, ale spoko. Okej, okay. Będziemy się więc tak. Idea będzie taka, spotykamy się na ubitej ziemi i... No i co właśnie, no i co? No domyśl się, no i się ten, no i lecimy na siebie. Skoro ziemia była obita, to trawa nie rosła. No dobra, ale to jest takie... W kosmosie rośnie trawa na obitej ziemi, łamiemy zasady. Luz. Nie wszystko musi być tak realistyczne. Boże, to jest... To co robię, to jest patologia, ale okej. Okay. Witam w klubie. No właśnie. No, chodź tu. To jest definitywnie jedna z dłuższych rzeczy, którą zrobiłem. No w sumie ja nie, jednak... Bonjour! No. To jest baza, czy to jest kopia? To jest baza. To, aha, okej, okay, dobra. Nie ma takiego cheatu, że już będzie taka długa. To jest jakiś tak stąd butel. Teraz tak, Boże, żebym znalazł mój statek. Już widzę, że... Mam z tym poważny problem. Mam nadzieję, że go nie dałem gdzieś ten. No, idea jest taka, spotykamy się wzdłuż obitej ziemi. Kurde, widzę twój. Ale gdzie jest... Są moje długie godziny ciężkiej pracy. Moment, zaparkowałem gdzieś statek, nie wiem gdzie jest. Moment. Nie, tu jest. Nie, to ty. To ja. Kurde. Czekaj. O Boże, leżę, no nie leżę. Okay. A, mówiłem, że nie dałem silników hamujących. Boże, to prawda, nie dałem silników hamujących. O Boże, czekaj, a kokpity musi mieć po tej samej stronie, tak swoją drogą, tylko jeszcze trzeba mieć statek. Moment, zgubiłem mój statek. Muszę go szukać, nie wiem. Poszedł wzdłuż. Ktoś pamięta, gdzie on leciał? Czy ktoś widział może lecący statek? O Boże. Nie, nie, nie wierzę, po prostu tu nie wierzę. O Boże. No tak, na północ. Dobra, skopiuję twój statek, trudno. Musi być świetnoznaczny ten. O Boże. Jak do tego mogłem dopuścić? Jakoś wysiadłem i on nie hamował. Kurde, zapomniałem, nie wiem, jak teraz to odleciał, no ale... No nic, ale zrobiłem ładną, bitą ziemię, no. Tak, 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 tyle dobrego. Kurde. Lewa, prawa, okej, okay, górnej to dałeś. Nie wiem, czy to będzie latać tylko, nie? Ma zasilanie? Ma. Teraz, gdzie to ma siedzenie? Mój był ładniejszy. Gdzieś to miało siedzenie. Gdzieś to kiedyś miało siedzenie, nie? O Boże. Gdzie uciekasz? No teraz jest to, co mam robić, no. To, gdzie uciekasz, to do mojego statku można powiedzieć. O Boże. Sprawdź, czy to w ogóle działa. A ty zrobiłeś duży w ogóle statek. No taki spory wyszedł. Ale myślałem, że to zrobisz model małych statków. Nie, no myślałem, że duże. Daj ten kokpit. Na większym wysięgniku, nie? To teraz jest bez właśnie sensu. Też tak myślałem, nie? Pokaż, pozwól się go dokończyć, Mocki. Pozwól. Mogę? Nie, nie, już jedynie... Jeszcze ja tobie nie ufam. Masz, ty łamiesz te zasady, silniki ci nachodzą. Wiem, że to jest wyeksploitowane teraz i działa, no ale... Kończysz to? No już, tylko dałem jeszcze trochę tych. Hmm.
Ma mało mocy, ale trudno. Krzyż wpisany w kwadr, prostokąt. Dobra, nie mówię nic. Wysięgniku powiadasz, tak? Wszystkim mówię. Patrzę na ciebie. Popatrzę sobie na ciebie chociaż. Masz na trzy. Jeszcze nie tak. I syf. Dobra, pożyczam go. Sprawdź, czy lata w ogóle. Zobacz, czy leci w ogóle. Lewo, prawo, przód, tył. Do przodu trochę ma mało mocy, ale trudno. Ma jakieś żyroskopy? Ma. Coś tam ma. Nie wiem, czy wystarczą do ruchu, ale... Dobra, obraca się, jak widać. Jezu. Lecę na koniec tej ubitej ziemi. Ja... Czekaj, trzeba się obrócić w sumie. Taki kosmos patologiczny. Może święty... O Boże, Jezus. To jest brzydkie oraz. O Boże. To czekaj, to kokpit trzeba inaczej zamontować. Weź tak, daj pod kątem. Nie. Zostawiłeś tak, jest okej, okay, trudno. O Boże. Co ja lecę? O Boże. Dobra, stój tam. Czekaj, próbuję. Boże, ktoś w ogóle obraca. Kosmos. Ja zajmuję dół. Dół, tam mi to dużo mówi, wiesz? Lecimy wzdłuż tej ziemi i tyle, na siebie. O Boże. Celuj w kokpit. Tak, ty. Tej, kokpit daj w stronę tego, zielonego, nie? Tak? No niech ci będzie. Boże, ja w ogóle ledwo widzę to zielone, przez to, że już jestem na równi. Boże, ja też to straciłem w sumie z widoku, ale... Wiesz, nic nie wiem. Dobra, nie wiem, gazu. Gazu? Czekaj, nie, czekaj, sobie zaraz zrobię restart właśnie, sobie to, chcę to mieć nagrane. Dobrze, ja już mam tu wcześniej, ja już mam twojego faila nagranego, mi to już styka. Jezu się nazareński. Nie podoba mi się design ty. Ja na stokie, umówiłem się tak, projektujemy na zmianę te statki. To jest dobra, najlepsze. Dobra. Nie podoba mi się to, co stworzyłeś. Piękne jest, o co ci chodzi. Tak, nie wiem, ach, nie skomentuję. Powiedzcie tam, kopię i robimy restart. Kopię. A może nie kopię dziecko? Boże, a u mnie na nagraniu słychać, jak tam wpierdzielasz, jak świnia. Wiesz ty co, jak świnia wpierdzielasz. Dobre żerki. No, Maćku, czekam. Moment. Szybko się teraz wycisza Francja, co na łatwo odkrywa, widzę, kiedy znaczy, pada. Znaczy mało opóźnienie jest, tak? To jest dobre. To jest bardzo małe. Właśnie nie ma opóźnienia. Klikam offline, to od razu widzę u siebie na podglądzie, że jest offline. No, to swoją drogą. Dla mnie tak się wygasało trochę. Dobra, trudno. Okej. Okay. Moski, chcesz coś powiedzieć? Tak, tak. Smacznego. Dobra. Ja się jeszcze ustawiam. Już gotowy? Nie gotowy. Bo tak ciężko jest trafić przez to, że to jest takie małe... Wytłumaczę, jak ktoś to ogląda na tubie, co się dzieje u mnie. To jest, są kosmiczne kopie, ale ja ruszam. Musimy się zrównać z ubitą ziemią i celować w siebie. Widzisz mnie? Widzę, celuję, jadę, lecę. Teraz tylko mądrze. Znaczy ja lecę ogólnie. Mam nadzieję, że X pokazuje centrum. O Boże. O Boże, o Boże. Żyjesz? To jeszcze raz. Dopóki kokpit nie zostanie strącony. Aha, czyli... Aha, jeszcze raz. Na koniec lecimy, zawracamy. Aha, ale to na koniec i... przeciwny, nie ten co lecieliśmy. No... To miało sens. No tak, po prostu mijamy się, nie? Czyli ja jestem ustawiony wzdłuż... O Boże, to jest głupie. Jest. Dopóki kokpit nie padnie... Możemy, że obydwaj próbowaliśmy trafić w kokpit. Trzeba po trafić... Widzę, jak nawracasz. Boże, jesteś gotów? Tak, jak hamuję. Czekaj, ustawię się tak. Nie kręć się. Jak ja się wykręcę, to mamy się wtedy kokpitu, mamy się okej, po przeciwnej stronie, dokładnie. Muszę trafić, czegoś jeszcze nie trafiłem.
Dobra. Lecisz? Nie, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Co tam szykujesz? Dobra, dobra. Start. Tere. Tere, fere, kuku. Teraz tak. Na czym tu polega cokolwiek? Ja się teraz tak wymikru... Mam cię! Ja ciebie mam, czy ja... nie? Nie, przeżyłem. Jakim cudem? Nie, zgłupie. Czy zapisaliśmy ten model zanim go rozpoczęliśmy? Ty masz zapisany. Co? Ty masz zapisany. Bo ja bo nie. Bo kupiłem. Spróbuj go, zobacz czy masz. Bo ja go nie mam. No mam raczej. Tylko odstawmy to gdzieś tam na złom, te gówna. Moje gdzieś tam leci. A ty jesteś, tak? Ja teraz też go... Niech tam sobie też leci do diabła. A włączyłeś masz amortyzatory? Co? Amortyzatory włączyłeś? A, włączyłem silnik w ogóle. To, o, dobra. Aha, dobra, dzięki. Ja biorę to drugie. Ej, to ma sens, bo trzeba na końcu dobrze zmikrować. No, klawisze dokładnie. Można się zbijać. Kosmiczna szermierka z tego wychodzi. Czekaj, to... tą kosmiczną ziemię trzeba teraz tak skonfigurować, żeby była góra i dół, to jest ważne. No. Ja proponuję różne kolory dać po prostu. I trochę większe to. Pomóż mi to, wiesz co, trzeba to tak poszerzyć, mi się wydaje. Czekaj, zobacz tylko, gdzie ja robię. Nie wiem, gdzie ty robisz. Czekaj, zaraz zobaczysz, 3, 4... O, widzisz to? No tam, to jestem po drugiej stronie. To... no to poszerzaj tę stronę. Ale na zielono, tak? Tak, ma 9 szerokości to, co zrobiłem. Czekaj... A ja zrobię światełka. No i będzie w porządku. Mi się wydaje, że będzie ładnie. Tylko tak, trzeba by temu teraz dorobić jakiś agregat prądotwórczy. I powinno śmigać. Czekaj, ale to powiedzmy w drugą stronę. Pytałem się, czy widzisz wszystko. Ja widzę, tylko... Inaczej się zrozumieliśmy, ale... O, dobra, to przyczegu. Domyślam się, co zrobiłeś. Szczegóły. To wygląda. Matko. No. Czy to świeci, czy nie? Od jaska, to światełka? Nie, bo nie dałem generatora, dałem żyroskop. Dobra, to wszystko jasne. Daj tam gdzieś żyroskop, jakbyś mógł mąski w wolnej chwili. Po co żyroskop? Masz jeden. No nie, właśnie nie mówię żyroskop, tylko daję generator. To generator czy żyroskop? Generator, żeby światełka nie zaświeciło. A dobra, nieważne, światełka tak się teraz nie zaświecą. Światełka no w takim razie na środku tutaj, że wszystko jest, kurde, jak symulator polski, wszystko jest tak... Wychodzi gówno takie straszne. O Boże. Ej, ładne światełka. Zapaliły się, nie? Tak. Tamte usuń. To się zaświeciły, bo one tutaj, skoro poszerzamy już dwustronnie... Aha. Bo ja dałem na 9 też, nie? No, czyli ty, ale ty idziesz z drugiej strony, nieważne. Czekaj, bo... Czekaj, tak, to... widzę, popraw to, luz. Dorób światełka samym środkiem i będzie. Matko boska, jakie patenty. Coś tam nie działa u wązia. Nie wiem co Steam. To jest. F5 mi nie pomaga, że ludziom padło. Ech, France. Ale France, nie? Dobra, buduję światełka środkiem. Części działa, część nie działa. No właśnie to są te błędy we Francji. Nie trolują. W Francji są problemy, no to tyle. Dobra, jadę ze światełkami środkiem. No ja tutaj muszę zrobić to, co ty, ten, dziewiątkę. Boże, dziewiątka to jest... Zresztą tu. Dalej zrobiłeś wszystko? Te światełka całe? Oho, chyba osiągnąłem limit mapy. Co ty gadasz? Bo próbuję zrobić to... Nie, mi działa. Możesz dorzucać rzeczy, te? Normalnie. Okej, też mogę. Gdzie my te dildosy zostawiliśmy? A może tam stoją? To... Jak to wygląda? Okej. Ciach, ciach.
Dobra, został ostatni fragment. No. Jest. Moskit. Autostrada do nieba normalnie. Spotykamy się w jaki koncept w ogóle, Boże. Śliczne to jest. Piękne. Najlepsze jest obracanie tych krówsk. Co? Najlepiej to się one obracają, te krówska. Tak, dałeś tam 500 żyroskopów. No tak. No nigdy nie zdudzi, nie? Dobra. To czekaj, że to było tak wiesz, tak prawidłowo to... no właśnie. Czy ustalamy z góry kierunek, w który jesteśmy zrzuceni, czy to jest już pod... wiesz... No czekaj, bo kurde... Żeby nie było, że zahaczyłem o ten... Nie, no, znaczy u mnie widzisz, że jesteś kawałek od tego, nie? Tak, może nie widzę nic, to jest taki pole widzenia bez sensu. Proponuję, tylko teraz tak. Czyli lecący stąd by się ustawiał po lewej stronie. Czyli zrobić... Zrobię zaraz... moment. Jaki to by kolor dobrze widać na tle zielonym? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tam biały. Będzie wielka strzałka, gdzie się trzeba ustawić. Znaczy jak strzałka? O, skit. Zobaczysz zaraz kosmiczną inżynierię. Już się boję. To będzie piękne. Więc statek na skład, na strzałkę i głowa w kierunku światełek. Lecieć tam zrobić to samo. O matka. Boże, ktoś mi już dał kokpit po lewej albo po prawej stronie, ale przecież to jest bez znaczenia. No dobra, nieważne. No właśnie, to jest bez znaczenia. A nie tak? Troszkę mi tu brzydko wyszło. Co ty robisz? Rysuję strzałkę. Zasady będą takie. To co innego przypomina. No trochę mi nie wyszło przez to, że tutaj mi się to zielone tak... Aha, dobra, a teraz rozumiem, Więc ustawiasz się na strzałce i głowa w kierunku światełek, rozumiesz? No rozumiem. Ej, teraz czaję, to jest genialne. No. Jezu. To nie jest naprawdę. Ktoś tam mówi, że jakości nie ma. Wszystko się sypie u mnie we Francji. No i jest. Ja sobie ten świat zapiszę z wrażenia. Matko Boska. No dobra. Jesteś tam ustawiony, Moskit? Czekaj, już. Czekaj. Skopiuję ten model, żeby tutaj stał taki jeden wzorcowy. Mam idealnie prosto, jestem ustawiony. Idealnie. Dobra. Prostopadle, he? Tak. Tam równolegle w tym wypadku. Dobra, Moskit. Powiedz start. Tak, ja tylko się jeszcze ustawiam bliżej tej całej trasy. Nie, im dalej tym lepiej, wiesz? Żeby nie porysować. Dobrze, go. Okej. W ogóle to się wolno rozpędza, ale jak już się rozpędzi, to... ciężko będzie zatrzymać. O Boże, w ogóle to... nie wiem, czy cień widzisz mój. Widzę! Ach! Dobra, jeszcze raz się spotykamy. Ach. To jest głupie. No shit. Tutaj, bo tu leci kawałek i boję się, żeby mnie go nie uderzyć. Niech leci. Niech leci, tak. Czekam, żeby nie uderzyć w tego, ani w ten zapasowy projekt. Ten taki wzorcowy, tak. Tak. W ogóle trzeba jakiś mega wielki projekt zrobić, taki wiesz, takie dwa mega wielkie projekty się zderzyć. Okej. Okay. Nie rozwal się tam, bo już widzę, że tam... No tak, słusznie, widzisz, że coś tam... Coś się dzieje niedobrego. A dobra, znowu. Jak to się nazywa? Brawura i chęć popisywania się źródłem nieszczęścia. No tak przyznaję. Nie wiem. Tak, bo to myśmy mieli być kokpit zwrócony w stronę tego, nie? Światełek. Tak. Aha, czekaj, bo to źle zrozumiałem, dobra. Znaczy, źle pomyślałem teraz. Głupio, bardzo. Dobra, jesteś, tak?
Czekaj, tylko się ustawię ładnie, równiutko. To wcale okay. Taki prosty i oczywisty nie jest. Nie tak, no. Pijani kierowcy wiozą śmierć. Tak, błyszczonym skoro Boże. No dobra. No to ogień. Ogień. O Boże, czekaj, zminimalizowałem grę. Co stało się za to? Zminimalizowałem grę, czekaj. Zmieniłeś co? Zminimalizowałem. Dobra, już jest luz. Dobra, spoko, no to ja wycofuję. Nie, dobra. Się nie zdążyłem rozpędzić. Aha, no dobrze. Niestety, o Boże. No jesteś dobra. Gotowy? Dobra, gotowy. Gazu. No, tak gazu z tym to wiesz. Oj, leci? Leci, nie narzekaj. Ten cień jest piękny. No. To samo miałem. Z twojej perspektywy tak tego nie widać, ale z mojej... No co ty zrobiłeś? Też się załatwiłeś. Nie. Ja żyję. Przeżyłeś. Żyjesz. Pokaż się. Jak? A ty nie. Gdzie ty jesteś? No na statku. To ty jesteś tutaj. No dobra, wygrałeś. Czyli 1-1. To wystarczy chyba. To jest zbyt psychodeliczne. Dobra, to ja proponuję teraz zrobić jakieś duże statki, bo ten... Nie, ja proponuję, żeby zrobić to tylko w wersji małego statku. No to rób, ja czekam. Ja tu oczyszczę teren. Ustaw się tam na drugim końcu. Ja zaraz posprzątaj tutaj właśnie wszystko. Zabawa w dom po prostu. Ty też tu wyrżnąłeś w tej stronie, czym się zdajesz. To ja po prostu, okej, sorry. Nie, no już... Zrób zamknięty tor wyścigowy. Ej, ale to nie byłoby głupie, nie? Wyścigi też to mogą być dobre w sumie. Nie byłoby głupie. Moment, tam zrobię restart, mimo że Francja szaleje. O, powiedzcie, rafciach. To też sobie resetnę. Ja